Dostęp do plików, które znajdują się na naszym serwerze, jest również możliwy bezpośrednio z poziomu panelu admina, wykorzystując wbudowany edytor kodu, który jest powiązany z wtyczkami edytor oraz z motywami edytor. I za pomocą tego narzędzia mamy po prostu dostęp do poszczególnych plików, które możemy modyfikować, a zmiany oczywiście możemy zapisywać. My, jako administratorzy, możemy oczywiście wyłączyć ten edytor, ale nie chroni nas to za bardzo przed osobą atakującą. Taka osoba po prostu wie co robi i skorzysta z własnej wtyczki, aby móc dalej działać. Jednakże wyłączając edytor chronimy się przed osobami, które są niekompetentne i które po prostu przez przypadek mogą zaszkodzić naszej instalacji WordPressa. Możemy również prewencyjnie wyłączyć edytor na stronach, które postawiliśmy dla kogoś i nie chcemy po prostu za często do nich wracać, aby cokolwiek naprawiać. No dobrze. Aby wyłączyć edytor musimy jednak skorzystać z pliku konfiguracyjnego, który znajduje się na naszym serwerze. Także nie mamy możliwości wyłączenia edytora bezpośrednio z poziomu panelu admina. Także przechodzimy na serwer, szukamy pliku wp i przenosimy na dysk. Następnie ten plik musimy wyedytować. Ja skorzystam z narzędzia brackets. Edytuj. Ok, przewijamy na dół i szukamy tego fragmentu, a następnie wprowadzamy linijkę kodu. Ta linika kodu instruuje WordPressa, aby wyłączył edytor. Wartość, prawda? A jeżeli chcemy go przywrócić, to możemy usunąć tą linijkę lub skorzystać z wartości fałsz. Dobrze, zapisujemy plik. I przesyłamy ponownie na serwer. OK. I powracam do kokpitu. Wtyczki, wygląd i edytor znika. Ale jak wspomniałem, atakujący może jeszcze skorzystać z możliwości dodania własnej wtyczki. Ale szczerze powiedziawszy na to jest sposób i zaraz do tego przejdziemy. A w tym miejscu chciałem tylko jeszcze podkreślić, że w momencie, w którym my wyłączymy edytor kodu, to możemy czasami napotkać pewne problemy w działaniu niektórych wtyczek. Po prostu niektóre wtyczki korzystają z tego mechanizmu, a jego wyłączenie spowoduje, że będą miały problemy. Także jeżeli coś się dzieje na naszej stronie, to oczywiście pamiętajmy o tym, iż wyłączyliśmy edytor kodu. Ja teraz powrócę do klienta FTP i wyedytuję jeszcze raz ten plik. Dobrze, a następnie zmodyfikuję to, co przed chwilą wprowadziliśmy i zamiast edit wprowadzę mod. OK, zapiszę, wejdę i prześlę ten plik jeszcze raz. I kokpit. I widzę, że operacja się nie powiodła. Prawdopodobnie popełniłem jakąś literówkę. Jeszcze raz skorzystam z pliku konfiguracyjnego. Edytuj. OK. I zapomniałem o literce S. Disallow file mods. Wartość true. Zapisuję. I przesyłam jeszcze raz. OK. Także mój błąd. Odświeżam. I voilà. No dobrze. Tak więc w tej sytuacji nie mam możliwości Zainstalowania wtyczki mamy podgląd wtyczek, a w przypadku motywów motywy i szukaj wśród zainstalowanych. I to właściwie wszystko. Także decyzja o tym, czy korzystać z edytora, czy całkowicie wyłączać mechanizm instalacji wtyczek i motywów, należy po prostu do administratora. Aha, pamiętajmy także o tym, że jeżeli chcemy zainstalować wtyczkę bądź motyw, możemy również skorzystać z ręcznej metody. Czyli logujemy się na serwerze za pomocą klienta FTP i przesyłamy odpowiednie pliki do odpowiednich katalogów, czyli WP Content Plugins bądź WP Content Teams.